Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Warcraft and Resources Soviet Republic. No. I co? Na czym ja zakończyłem? Bo tak nie nagrywam od razu po sobie teraz. A, tu żuki jadą z ludźmi. Tak. Ten ma dwóch robotników. A ten dlaczego? Poczekaj, tego trzeba zawrócić. Idź tutaj, bo mnie wkurzasz. Dobra, on se tu zawróci pięknie. A tamten se jedzie. Tutaj czeka 20 robotników. Wow. Nie wiem, czy tutaj stawiać szkołę. Może gdzieś jakąś większą miejscowość. Ten. A, wiem, chciałem chlebki sprzedawać. Właśnie, właśnie. I browary trzeba zrobić. O, browary to jest bardzo. Zakład spożywczy. A co potrzebuje? Gorzelnia prądu potrzebuje gorzelnia. Bardzo ładnie. I płodów. To tam będzie. Tak średnio bym powiedział. Mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Ale muszę od razu zatrzymać czas. O. Żeby nie wydawać pieniędzy na to, takie bezsensowne rzeczy. I czy mogę to połączyć? Mogę. Tu raczej nie będę mógł. Gdzie jest jeszcze? Silosy, o. Silos tu dać. O. Tutaj to. I połączenia dróg. I powinno być picieś glancuś. No. I tak to. I teraz mamy tutaj jedną gałąź. A, i drogę jeszcze bym polecam tutaj zrobić. Na razie taką, ale potem się to zmieni. O, lecą pieniążki w dół, lecą. Tutaj dwóch pracowników. Wszystko działa. Co tu, chlebki pracują? Lecą czy nie? Dlaczego płody są ten? Aha, jeszcze muszą być, no tak. Dlaczego wy tu... tutaj... Co, halo? Dlaczego to nie jest pod prądem? Noż wydziady jedne. No ja wam takie dobre rzeczy robię, a wy się tak mi odwdzięczacie. Koniec. No po zabawie. Tutaj mogę jakąś drogę będę mógł postawić? Będę mógł. Dobra, bardzo ładnie. Ale tu zrobię taką niskiego napięcia, to tak można nazwać. O. O, tutaj taka piękna dróżka będzie. Tu jest co? Dobra, niech będzie. Chociaż nie, stay. Zbyt ostry kąt. Niech będzie. Tu jest prąd. Tu produkują chlebki. Nie wiem, dlaczego tu jest nagle 230 V, chociaż ci sprzedają. Aha, to było tu z kilo. Jak kilo, co? Ja pierdzielę, 22 kV w gniazdku. Ładnie by to kopnęło. Aha, zależy jeszcze jakiego prądu. Czy przemiennego. Chyba jo. I patrzcie, i ten. Patrz, żuk tu przyjechał, zabiera chlebki. Zabrał chlebki i jedzie. Wartość rośnie, o. Aha, bo ty się bardziej napełniasz. Dobra, nieważne. O, się zapełnił cały. Tu ciągniki jadą. Skąd? Aha, bo one się zatankowały. Dobra, nieważne. Czy gdzieś tu, tutaj już rosną na tych polach, jo? Wzrost, zazdrość, siew, siew, siew. Na trzech siew jest. Dobra, tutaj żuczek jedzie, a ja chcę wódkę. No tutaj one jeszcze nie zaczęli. Boże, głośno jest ta gra, muszę sobie ściszyć. Płody. No niestety, ja chyba muszę jeszcze troszeczkę... Przez jakiś czas płody kupować. O nie! Ja powinienem tu zrobić przystanek.
chyba trzeba kupić kolejnego żuka, aby pracowników tutaj zwozić. Co tu jeszcze jest? Tu jest jakaś miejscowość i tu jest miasto duże. No tak, tutaj miał być tylko kołchoz, zapomniałem. Tu miał być kołchoz, a tutaj miały być jakieś inne rzeczy, ale dobra. No to miasto musi starczyć na zasilenie tego. Czy to jest w ogóle w jakimś zasięgu ludzkim? Ludzkich nóg? Chyba nie. Trzeba żuki kupić. A, kurde, kolejne żuki. Żuczek. I tak. I ty masz jechać, dziadzie. Stąd do gorzelni. I jedź. Może tutaj drogi ulepszyć, co? Tak by fajnie było. Na serio. Ile ja wydaję na węgiel? Gdzie tu są finanse? Tu są finanse. Import. Import materiałów. Ale mi chodzi o konsumpcja. Razem coś tam zarabiam niby. Sprzedaj, sprzedaj, kup. Aha, to są dolary, a to jest... No to się nie dziwię, że... Dobra, tutaj jest co? Budowa, przemysł, przemysł, coś tam, nie rozumiem tego. Ale mi chodzi... Średni koszt zaproszę. Aha, dobra, wyeksport pojazdów. Import materiałów i tutaj... Co tu importuje? Coś tam importuje, to jest węgiel na pewno importuje. Co mi się nie podoba. Dobra, na razie i tak więcej nie potrzeba. Nie no, dobra, 6 robotników to im dam. Żuk ma tu już jakich robotników? Nie ma robotników, dlaczego nie ma robotników? Halo. Tu 3 robotników czeka. Oj, teraz idą robotnicy, nagle się zebrali w kupę i idą. Co to są za pasażerowie, gdzie oni idą? Po co? Pić? Nie, zaspocz. O, ja muszę to zrobić zdjęcie. Ktoś tutaj jest samym niezaspokojony potrzeby w poprzednich dniach. Picie alkoholu, zarąbiście. Bardzo mi się to podoba, chyba trzeba im bar zrobić. Oj, 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 a co? Zaspokojenie komunizmu 31%, ja pierdzielę. No i tutaj żuczki same jeżdżą. Nasza fabryka tutaj daje im ludu. Tutaj, ile jest? 0 robotników, halo, zaraz elektrownia nam padnie. Gdzie jest drugi żuk? Ma 6 robotników. Dlaczego tak mało? Bo wszyscy do baru idą. Ja pierdzielę. Złoto. Ja im tu blok zbuduję, wiecie. Tu jest potrzebny jakiś dobry blok. Ile tu jest? 75 robotników. To ja chyba taki 40. I coś tam zużywa prądu. To coś tam. Coś tam zużywa prądu. To może być. Jeszcze. Czy ja kupiłem z... Tak, z mieszkańcami wybra... O Boże. No to był błąd. Dlaczego ja teraz... Dlaczego ja nie mogę postawić drogi? Czy was pogrzało? No jak będzie pożar, to będziemy w dupie. Sądzę, że muszę... chyba coś za dużo. O, patrz ta. I teraz, jak ładnie. Można, a nie jakieś nie droga, co ja chcę. Ja chcę dla pieszych. Niech będą mieli jeszcze taką do dupy drogę, ale... Ale będą mieli. I ile tu jest? Mieszkanie nie... Jak to nie mieszkanie nie ma prądu? A. To trzeba im zrobić przedszkole. Gdzie jest przedszkole? Nie, to jest edukacja chyba. Przedszkole.
kolejne miejsce, żeby zużywać prąd. Najlepiej. No, trzeba przyznać, że ta wiocha jest bogata. Ta wiocha jest bogata w cholerę. 10 robotników, 11. Czy ty coś w ogóle zabrałeś? Halo, przepraszam, dlaczego ty nie zabierasz robotników? To jest... Nie no, uczniów nie zabieraj do elektrowni. Ani pasażerów. I uczniów, ani pasażerów masz... Ale czemu ty jedziesz? Dlaczego ty jedziesz z zerową ilością ludzi? Dobra, zawraca. 11 uczniów czeka. Czy coś tu w ogóle... Nie, nie tworzą im. Bo nie jest prąd, o co chodzi? Ten tu jeździ cały czas po te chlebki. Chlebków proszę tu nie kupować. Tak, chlebków nie kupować. Sami dowozimy chlebki. I jest wszystko fajnie. A teraz tutaj. Płody, ale nie ma ludzi. Brak pracowników, zarąbiście. Gdzie jest żuk, który nie do elektrowni? Ja pierdzielę, w elektrowni też jest mało ludzi. Może trochę zwiększę jednak ilość ludzi, jaka może tu być. Nie wiem, co to daje. Na serio. Gdzie jest do tego gorzelnia? 7 robotników. Dobra, pędź mi. Gdzie jest przyspieszenie czasu? Jedź. Muszę wódkę produkować. I ty tu jedź, a gdzie się tu... A, tu się czas. I tak. I wódki tam wam nie potrzeba. Ile tu jest za wódkę? Tu jest za wódkę, alkohole i takie tam sprawy 332. Czyli to nie jest taki tani interes. I bardzo dobrze. A tu jest... 250... Nie, no to jest o wiele... Nie, ja tam czytałem te komentarze. Ja czytałem ten komentarz związany z tym, że... Zamknięta skrzynia. Alkohol, bardzo dobrze. 3 tony to jest bardzo mało, nie powiem. 6,5 tony, skody. Szkoda, 6 ton? To jest Tatra? Nie wiem, co to jest. To jest... O, Kama. Kras. Kras 3 tony tylko. To słabo, nie, 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 nie. Ten ten zawiera... Nie, ten. Hej, ten ma przyczepę i zabiera mniej niż... Gdzie jest ten, który zabiera 6 ton? Ten zabiera dużo. Dobra, i ty będziesz jeździł. Ty będziesz sławić naszą... przepiękną... pełny załadunek. Obojętnie czego? A na serio ci powiem nawet, czego pełny załadunek, a nie... Masz mnie ładować wódkę? Czekaj, czekaj, aż... A nie, wyładowywać to się nie masz. Załadunek alkoholu i wyładunek... Czekaj, aż wyładuję, to będzie najlepiej. O. I jedź. Załadunek alkoholu i wyładunek alkoholu. I o to chodzi. Mamy już 0,5 tony alkoholu, patrzcie. Produkujemy alkohol, kurde. Jest moc, ale jeszcze nie z naszych własnych płodów rolnych. Tutaj jeżdżą, jeżdżą. Bardzo dobrze, paliwo jest. No jeszcze kupujemy, ale no nie pomogę. Co jest jeszcze drogie? Węgiel jest tani. Węgiel jest cholernie tani, on... nie, 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 nie. A ropa? Ropa, 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 ropa. Ropa naftowa też jest tani. Cholernie tanie. Mięsko jest. Mięsko jest drogie. Tkaniny. A co jest potrzebne do tkanin? Gdzie się produkuje tkaniny? Ja chcę tkaniny. Bar, gorzelnie, mięso, inne. Magazyn? Co jest? Jaki terminal? Hodowla zwierząt, gorzelnia, bar, zakłady spożywcze. Kto produkuje tkaniny? Halo. Magazyny i składy, przemysł maszynowy, tkaniny. Magazyn. Nie wiem. Nie wiem, kto produkuje tkaniny, ale na razie chyba mnie to nie obchodzi. Mięsko mogę produkować. Hodowla zwierząt. I potem zagroda jest i jest rzeźnia. Dobrze, to będziemy produkować mięsko jeszcze.
Ktoś ma jeszcze tutaj drogę dodatkową. Tu jest droga dodatkowa, a więc hodowla zwierząt 5 ton na dzień produkuje zwierzyny. To jest co? To po prostu... To jest duże? No troszeczkę. Cholipcia. No trochę tego jest, nie powiem. Dobra, to najpierw jest potrzebna... Tak, rzeźnia. Rzeźnia. Powinienem zmienić tutaj na przystanek autobusowy, a nie dowozić cały czas. Ile ty masz tego? Już masz... Ciężarówko, ja się pytam ciebie. Ty masz już... Tonę. Tonę alkoholu i możesz dalej produkować. Bardzo jestem zadowolony. No, kościół tu jest, to fajnie. 6 robotników. Mają niskie wykształcenie, bardzo fajnie. Zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj pociągu, ale... To mogę na tym stracić. Autobusy już by były lepsze. Lepszym pomysłem chyba. Tutaj jakiś przystanek, tutaj jakiś przystanek, by cyknąć i... Będą tak jeździć stąd, tam. Tutaj jakiś przystanek może. Chociaż stąd można ściągać już jeszcze ludzi. Właśnie. To tak. Przystanek. Tutaj zrobię wam przystanek. Masz wydziady. Usuń. I tak teraz. I teraz przystaneczek będzie pić coś dla coś. O. Teraz można przystaneczek postawić przepiękny i mamy... Będą tu autobusy jeździły, dobra. Jaki macie zasięg? Macie zasięg na całe miasto? Macie. I po co ja się tu pytam? I tak. Teraz by się przydał inny jeszcze przystanek, który by... tych tutaj ogarniał. Nie wiem, tutaj może jakiś zrobić. Najpierw odprowadzę. Dlaczego nie mogę tutaj... Aha. Tak. Tak. I tutaj niskiego, żebym mógł... O. I teraz picuś dam coś tutaj można. Już wiem, ile miejsca mam na to wszystko. Tutaj bym zbudował drogę tymczasową. Znaczy tymczasową, chociaż nie, pewnie nie będzie już tymczasowa. Tutaj muszę łuk zbudować, więc jest do dupy, więc to se usunę. Ach, jakie to proste. Noż wydziady. Kiedyś to se ulepszę. Teraz nie ma po co przepłacać. No. I mamy coś takiego. Tutaj dać może przystanek. O tak, tutaj dam przystanek i będzie... Ładnie. Tu mamy przystanek teraz. Mogłem tu dać przystanek. No trochę nie pomyślałem, ale dobra, walić już. Jak już postawiłem, to... Męskos! No nie, tak nie można. Potem będę się wnerwiał. Tak. I teraz trzeba tam zbudować przystanek. Ty macie tu dojście? Macie tu dojście. I teraz rzeźnia. Już 20 raz chyba to mówię. Nie rzeźnia, co? Hodowla męska. Nie, muszę usunąć. Zbudować drogę zastępczą, czy zastępczą. Nawet nie tymczasową, ona będzie już na zawsze. Ona pewnie będzie tu już na zawsze. Ale szczerze mówiąc, mam to gdzieś.
To tak, proszę mi usunąć ten. No ty się tu us... Nie można, ponieważ jest pojazd na tym. Dobra, uciekaj mi stąd. Noż. Dobrze. Bardzo ładnie. Noż. Bo jest pojazd lub człowiek. Nie wiem, co tam jest, ale już zaczyna mnie denerwować. Nie magazyny. Mięskos. Trzeba tu upchnąć jak najbardziej. Dobra, dzisiaj zapowiadamy wam brak prądu. Brak prądu będzie spowodowany tym, że nie ma sieci energetycznej. Teraz tutaj. O. Gdzie jest początek? Tu jest początek. Idealnie będzie nad drogą. No co kolizja? Zrobię coś takiego. Myk. No jak to? Zbyt ostry kąt. To jest dziadostwo. To nie jest gra, to jest dziadostwo. Jak zbyt ostry kąt? Was pogrzało chyba. No ile można kable ciągnąć? O, udało się. Macie prąd tutaj? Macie prąd i bardzo ładnie. Teraz największa część całego zakładu, a czy hodowla zwierząt? Tam jest droga. Żeby jak najbardziej to upchnąć. Hodowla zwierząt. Fajnie by było tutaj zmieścić gdzieś to coś. Dobra, rzeźnia jest ważniejsza. Jakby to zrobić? Tak troszeczkę do dupy. No, gdzie to zmieścić? Za mało mówię chyba, co? Dobra, muszę to sprawdzić. Czy ja teraz będę mógł postawić tu drogę? Jak już to coś takiego na pewno. Coś takiego. Pierwsza droga i potem droga ta wewnętrzna. No i bardzo ładnie. I tak trzymać, towarzyszu. Bardzo tak i bardzo ładnie. Nie, droga. Więcej dróg. Trzeba więcej dróg tu upchać. I teraz trzeba jakąś budowlę, magazyn mięsa. Duże to jest. Szczerze mówiąc. Czy też potrzebujesz ludzi? Ej, zagroda ma ile? No szczerze mówiąc by się tu zmieściła. Jakby to, tą trochę drogę odsunąć. Ale można też... Nie, nie można, bo to jest jedyna droga, to? Co? Tak, tu są wszystkie drogi inne. Zarąbiście. To można trochę przesunąć. O! Tak zrobię. Tu dam. Ale najpierw może tamto upcham. To coś, magazyn mięsa, coś takiego, co się nazywało. Magazyn mięsa upchnę tutaj. Przesunę te drogi. A... zagrodę upchnę tutaj. Ja to mam plan. Tylko najpierw trzeba remont zrobić. I tak, rzeźnia? Nie. Jest potrzebne. To jest potrzebne. Dobra, już niech będzie do tamtej drogi. Teraz zrobić coś takiego. Teraz dróżkę.
Wow, ale to jest piękne. Jakie to jest piękne, Boże. I to tu się teraz sieć zaczyna. Energetyczna. Tak, tu się zaczyna teraz sieć. Macie prąd? Ale ja tracę hajsu. Jakoś tak ostatnio. I trzeba drogi wewnętrzne jeszcze. Dlaczego to jest osobno? To jest... no właśnie, nie przerażajcie mnie teraz. I to jest jeden wielki kołchoz. Boż. Tutaj to zrobię. Wiecie, na spokojnie to trzeba. Ale... uda się. No halo. Co, teraz tam przeszkadza? Dobra, nie ma problemu. Zaraz nie będzie przeszkadzać. Już chyba nie przeszkadza. Magazyn mięsa jest dosyć duży. Na to wychodzi. Po pierwsze, czy widać drogę tą? Można połączyć tą drogę. Primo, poduło. To z tym. Jak zbyt ostry kąt? Co jest? Jak to? Nie może być. Aha, bo tu jest pojazd, to teraz nie mogę usunąć. O, patrzcie. Nie mogę wyrównać nawet. O. No halo, można zamknąć to? Dlaczego? Dlaczego myszka? A dobra, nie myślałem, że myszkę mam odwrotnie. Czy wy potrzebujecie ludzi? Nie, nie potrzebujecie wy ludzi. Brak pracowników. Brak pracowników. To tak. Po pierwsze, trzeba wywalić żuki. Po drugie, trzeba usunąć tą drogę tutaj. Usunąć tą drogę tutaj i tu wsadzić przystanek autobusowy. No co, wy gadacie, że takie duże to jest? Przecież to by się... takie coś tu by się zmieściło bez problemu. Co wy teraz odwalacie? No kurde, nie gadajcie, że to tyle miejsca na serio zajmuje. Tutaj niby bym postawił. No tu nie mam tyle miejsca. No to jest chamstwo. O! Tu postawię. A jeśli tu postawię, to czy z tego miejsca jest dojście tam? Jest dojście tam. I o to chodzi. To tak, teraz ty mikrobusie dowieź tych tutaj roboli. Czy ty w ogóle coś zarobiłeś? Nie, nic nie zarobiłeś. Zarąbiście. 11 pracowników jest aktualnie i się pierdzielą przy robocie. I tak, ty jedź do zajezdni tutaj. Gdzie tu są jeszcze inne autobusy, które tu jeżdżą? Gdzie jest drugi autobus, który jeździ? Gdzie on jeździ? Jeszcze jakiś był w ogóle? Nie, nie było żadnego. Dobra, już mam. To tak, trzeba autobusy kupić, jakiś dobry autobus. Jaka jest w ogóle maksymalna prędkość na te gruntówki? 35, no nie, chociaż na 60 dajmy autobus. Ten jeździ, co to jest? 60 i 63 ludzi wozi, ale jest drogi. 52 ludzi, 32 ludzi. 85 na godzinę, no to zanim osiągną taką prędkość, to będzie... No to dobra, będą składy jeździć. Raz, dwa. Dobra, niech będą cztery autobusy. Pierwszy ma jechać tak. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Tak, tam, tutaj i tutaj wyładowywać tych ludzi. I ty jedź. I ty kopiuj rozkład dla
tego oto tutaj autobusu. I ty, autobusie, ty masz już rozkład. I tak cię. To jest pierwsza rzecz. Potem jest drugi autobus, który ma jechać tak samo. Tutaj. Tutaj. Ale ma już tutaj wysiadać. I ten rozkład trzeba dla tego czwartego kopiować. I ten. Ten i ten ma taki sam. Roz. I. Kolata, przystanek 2. Aż żuka sprzedajemy. E, halo, gdzie ty jedziesz? Dlaczego ty ruszyłeś samemu? Nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne. E, dlaczego ty ruszasz samemu? Nie rozumiem tego. A mogę tu już sprzedać. A, to nie, to fajnie. Gdzie jesteś ty, ogórku jeden? Dobra, to tutaj. To wypuszczamy tego do kola, do przystanek. Bo ten jedzie do przystanek 2. Tak? On jedzie na przystanek 2. I teraz jak kolejny autobus tu dojedzie. Tamten jak tutaj dojedzie. No bym tutaj troszeczkę te drogi jednak ulepszył. Albo zbudował własne biuro. Ile trwa to? 31 minut, cholera. Cholipcia. To nie, ja muszę kończyć. Dobra. To wypuszczę te autobusy. Teraz ten. Tamten już wraca. Zabrał tych roboli stąd. Boże, jak to wygląda. Ładnie to wygląda, co? Mniam. I to jest najlepsze, że to powinno funkcjonować. Dobra, oto zapis, bardzo jesteś ładny. Te pieniądze, które teraz stracę, to są prawdopodobnie na wszystkie takiego typu rzeczy, jak węgiel na przykład. Dobra. Gdzie jest teraz? Ten już tu pojechał. I został ostatni autobus, ty jedź. Teraz oglądamy tego. Ile kosztuje w ogóle ta droga? Szybkość spaceru. Będą jeździć trochę szybciej. Dobra, jak dojedzie do jakiegoś punktu, to będzie już bardziej zadowolony. Ten teraz pędzi. Ten jedzie 60, ładnie, kulturalnie, na żwirówce. I ty jedziesz gdzie? Na stację paliw, zarąbiście. A gdzie ty teraz jedziesz? Halo? Ty już wszystkich robotników wypuściłeś? Ja wypuścił. Zagroda. Ty se tu produkuj. Brak pracowników. Zaraz ci tam dojadą. I tutaj też jest pewnie brak pracowników, ja. Ale tu zaraz dojedzie ten autobus, ten. Gdzie jest ten mały? Gdzie jest ten? Gdzie jest ten, co się zagubił w akcji? Nie wiem, dobra. Ty jedziesz do zagrody, czy ty jedziesz tam? Dobra, ale jest 34 minuty, więc już ten dojeżdża i ja kończę. O, minął przystanek, zarąbiście. Ten też minął przystanek. Też zarąbiście. Aha, bo paliwa im brakuje. I teraz jedziesz. Więcej przystanków jest potrzebne. Ja pierdolę. No gdzie ty jedziesz? Co, ty zostawiłeś tam pracowników? Nie, nie zostawił pracowników. To gdzie ty jedziesz? Masz... I tak zero roboli. Ty masz też zero roboli. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, już mnie to nie interesuje. Ja zapisuję pod kryptonimem na nasze. Zapisane jako nasze. Więc się żegnam, dobranoc.